Kuba Wawiak, witam Państwa i zapraszam na informacje okiem kamery. Ponad 30 kolęd i pastorałek zaprezentowali w sobotę na scenie Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami uczniowie studium Świat Gitary. Poza solistami mogliśmy posłuchać również zespołów gitarowych. W sobotę 17 stycznia w Domu Kultury pod Lipami odbył się piąty gitarowy kilkugodzinny przegląd kolędowy. Kolędowanie z gitarą, piąta edycja, taka już nasza jubileuszowa, organizowana jest przez Studium Muzyczne Świat Gitary, Ognisko Muzyczne Suchego Lasu i we współpracy z Domem Kultury pod Lipami. Jest to ważna impreza dla młodych gitarzystów, którzy mogą na profesjonalnej scenie Domu Kultury pokazać swoje umiejętności. Mamy kilka kategorii. Kategoria solo, czyli soliści, podzieleni na kilka grup wiekowych. Dalej soliści śpiewający z własnym akompaniamentem oraz zespoły jednorodne grające tylko instrumentalnie oraz zespoły z wokalem. Uczestników zapytaliśmy, co przygotowali i jak się czują. Gram właśnie z siostrą kolędy Cichą Noc w duecie. Nie, no myślimy, że dobrze. Dzisiaj będę grała i śpiewała kolędę pod tytułem Nie było miejsca dla ciebie. Co, stres jest? Troszeczkę zawsze, ale to jest taki, co zawsze jest i on czasami właśnie motywuje. Ja dzisiaj będę grał w zespole. Będę grał Mizerną Cichą. Wszyscy są bardzo podekscytowani chyba i bardzo się starają. Jest też dobrze. Miła atmosfera i fajnie jest. Nie było miejsca, choć szedłeś. Ogień miłości zapalić. Przez swą mękę najdroższą. Świat od zagłady ocalić. Gdy liszki ma swoje gniazdeczka, dla ciebie braku gospody, tyś musiał szukać szubeczka. Są przewidziane jak najbardziej nagrody dla uczestników. Mamy bardzo wykształcone tutaj wspaniałe jury, które już współpracuje z nami też od jakiegoś czasu. Tak więc jury bardzo skrupulatnie ocenia i przyznaje nagrody. Szukamy oryginalnych wykonań. Bardzo ważna jest wrażliwość wykonania, wrażliwość muzyczna i połączenie właśnie oryginalności, na przykład aranżacji, z wrażliwością muzyczną, wrażliwością na dźwięk owocuje pięknym wykonaniem, które zazwyczaj przypada do gustu najbardziej zarówno jury, jak i publiczności. A oto miła wiadomość dla uczestników i nauczycieli. Muszę przyznać, że na przestrzeni kilku lat, bo bodajże jestem trzeci raz tutaj w jury tego konkursu, obserwuję bardzo duży wzrost poziomu, zarówno technicznego, jak i właśnie muzycznego uczestników. I tu wielkie gratulacje, uznanie dla pedagogów. Życzymy powodzenia. Niech wygra najlepszy w swojej kategorii wiekowej.